Obrednie? Będzie jakiś sygnał powieką, czymkolwiek, żebym tylko wiedziała. Jesteśmy w małej miejscowości Mielanko-Drawskie. To jest miejscowość niewielka. Mam tutaj bardzo mało dzieci z tego terenu, natomiast zwozimy dzieci z okolic. Jest ich bardzo dużo, ponieważ aż 158 osób, ale są to genialne dzieci. Dzień dobry, Wiesława Chnatywicz, dyrektor szkoły w Mielanku-Drawskim, szkoły imienia Orła Białego. Jesteśmy dumni ze swojej nazwy, tym bardziej, że to jest taka moim zdaniem wyjątkowa szkoła. Fajnie jest, kiedy dyrektor mówi dobrze o swojej szkole. Ja chyba do takich dyrektorów należę. Fantastyczna kadra, która wie, czego chce. Sprawiliśmy, że szkoła jest taka bardziej cyfrowa. Od tego roku funkcjonuje u nas taka z prawdziwego zdarzenia sala językowa. Na szczęście mieliśmy na drodze swojej firmy Mentor, która nas umiejętnie pokierowała, dała nam szansę na to, żebyśmy wybrali najlepszy sprzęt, który w tej chwili oferuje nasza szkoła. Pracownia językowa powstaje w całości w firmie Mentor. Od pomysłu, planowania projektu, produkcji do realizacji. Istnieje 20 lat na rynku, od powiedzmy jednego biurka produkcyjnego doszliśmy do częściowo zautomatyzowanej linii produkcyjnej. Wszystkie komponenty, które posiadamy na produkcji, montowane są na płytkach PCB za pomocą automatu do układania elementów. Mamy kilka rodzajów pracowni językowej, w tym nasz najnowszy produkt, pracownia nowa, która składa się z pracowni językowej oraz systemu do wspomagania testów. Możliwość stworzenia takiej prawdziwej sali, w której będzie się znajdował monitor interaktywny, gdzie uczniowie będą mogli mieć słuchawki i prowadzić konwersacje. I to właśnie zaproponowała nam firma, którą znam od wielu, wielu lat na rynku polskim, z którą współpracuję w doposażeniu m.in. naszej szkoły. I nie ukrywam, że to był taki strzał idealny, ponieważ to, co nam zaproponowano, spełniło nasze oczekiwania. Praca nauczyciela, szczególnie nauczyciela języków obcych, wiąże się z tym, że trzeba być jak najbliżej ucznia. I system, który mamy zainstalowany w klasie, bardzo nam to ułatwia. System może być rozbudowany o pakiet Together. Jest to tablet oraz słuchawki bezprzewodowe, dzięki którym zajęcia można prowadzić poza biurkiem nauczyciela. Pracownia wyposażona jest w monitor dotykowy, dzięki któremu uczniowie mogą rozwiązywać różnego rodzaju quizy na tablicy i tutaj bardzo doceniają tą interakcję, wciąga ich ona bardziej w lekcje i dzięki temu bardziej aktywnie mogą uczestniczyć w tej lekcji. Są pulpity dotykowe dla uczniów, dzięki którym jesteśmy w stanie przeprowadzać quizy, które tworzymy samodzielnie w aplikacji, a uczniowie na pulpitach mogą zaznaczać konkretne odpowiedzi A, B, C lub D. Dzieciaki to uwielbiają. Nasza strategia idziemy w cyfryzację szkoły i posunięcia rozwiązania sprzyjające nauce języków obcych.
było to rewelacyjnym posunięciem. Potrzeba uczenia nowych języków, języków, które dają przyszłość dzieciom, a jeszcze szczególnie dzieciom z takich środowisk, które nie mają często dostępu do szkół uczących języka obcego w takim wymiarze jak u nas. Dlatego też podążamy i szukamy tych nowych opcji, które byłyby bodźcem do zmotywowania ich do lepszej, wydajniejszej pracy, a przede wszystkim tej właśnie nauki w zakresie języków. No bo czymże jest na przykład nauka języka obcego przy pomocy tylko i wyłącznie tablicy? No to dzisiaj już jest troszeczkę za mało. Ponieważ mają tutaj wiele możliwości, atrakcyjnych możliwości pracy na nowoczesnych technologiach, myślę, że są w stanie przełamywać swoje bariery językowe, które niestety większość z nas ma. Dzisiaj bez znajomości języka to człowiek czuje się troszeczkę oddalony od tej globalnej wioski. Mam nadzieję, że to będzie perspektywa właśnie tej sali, która nam to umożliwi, żeby dzieci przychodząc na te zajęcia po prostu przenosiły się w świat języka obcego, czy to angielskiego, czy to języka niemieckiego, których uczymy.